30-dniowy Challenge z Szajbakiem. Dzień drugi. Witam Was serdecznie z Krańskiej Gory, z MediaCamp Shimano XTR. Będzie test kasku lasera, będzie test dwóch butów, najwyższy model XC i najwyższy model Enduro. Będzie też test ciekawego plecaka, ale to na ważne, bo najbardziej ważny w tym przypadku będzie XTR. A to, o czym dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, to to, co robimy, w drugi dzień naszego wyzwania. Aż się chcę tutaj podejmować wyzwania. Pierwszy dzień wielu z Was oblało, ale przede wszystkim dziękuję Wam za to, że, że bierzecie w tym udział. Świetnie się czyta wasze, wasze komentarze, ale wracam krótko do pierwszego dnia. Pierwszy dzień, pierwszy nasz challenge, ten, ten 30-dniowy, to było sprecyzowanie celu. Sprecyzowanie celu. Wielu z Was opisywało cele w następujący sposób. Jednak chcę schudnąć, chcę być lepszy na podjazdach, chcę, yy, co wiecie tam jeszcze się chcę mieć więcej komów na strawie, a ja Wam odpisywałem, ile chcesz schudnąć, jak zmierzysz, yy, czy jesteś lepsza, czy lepszy na podjazdach, o ile lepszy, o ile lepsza. Ktoś na przykład, na przykład napisał, chce mieć lepszą wytrzymałość. Dobrze, ale na czym ta wytrzymałość ma polegać? Bo jeżeli ją poprawisz o pół procenta, to już będziesz lepszy. Na tym polega stawianie sobie celów i to jest super ważne, żeby był on konkretny. Mi się strasznie podoba to, co Tony robić. jeżeli niektórzy z Was znają, mówi. Ludzie, ludzie niektórzy mówią: Dobrze, jaki jest Twój cel, kiedy Tony ich pyta? Oni mówią: Chcę zarabiać więcej pieniędzy. A on mówi: Dobra, masz dolara i spadaj krótko i na temat. Więc bądźcie konkretnie w swoich celach, poprawcie te cele, jeżeli są, jeżeli są do poprawki, bo dzisiaj bierzemy się za rzecz drugą i nie będzie już żartów od, od jutra. Dzisiaj chcę, żebyście naprawdę poświęcili czas na przeanalizowanie Waszego dnia, tygodnia, miesiąca, czyli najbliższych już teraz 29 dni yy, i napisali sobie plan, ile macie dodatkowego, wolnego czasu, albo nawet nie dodatkowego, wolnego czasu, który możecie przeznaczyć na ten challenge, w którym będziemy Dowiadywać się różnych rzeczy, zdobywać informacje, jeździć na rowerze, trenować, robić ćwiczenia i tak dalej. Jeżeli uda Wam się znaleźć, powiedzmy, trzy razy w tygodniu po godzinie, to będzie super. Niektórzy z Was będą mieli wakacje, będziecie mieli pełno czasu, może będziecie mieli w ciągu lipca jakiś, jakiś urlop. I będziecie mogli zrobić sobie przy okazji tego urlopu obóz treningowy. Wszystko to weźcie pod uwagę. To jest bardzo, bardzo ważny krok. Więc wracamy do pierwszego dnia. Cel sprecyzowany, konkretny. Chcę mieć lepszą wytrzymałość. Czyli pisaliście też świetnie. Chcę przejechać pierwsze 200 km w tam godzin. Chcę przejechać pierwszą setkę. Chcę, chcę nie być 250 na maratonie, tylko chcę wejść pomiędzy miejsce 100 a 200. Super! To są cele konkretne, które uda Wam się zrealizować. Bo będziecie wiedzieli, dokąd zmierzacie. Czyli dzień drugi, plan, plan, i jeszcze raz plan. Ile macie czasu, kiedy ten czas będziecie mieli, i w zależności od tego, czy będzie to bardzo dużo, czy bardzo mało, każdy z Was wciąż z tego challenge'u skorzysta, bo dla każdego z Was będę miał zadania do wykonania. Tyle na dzisiaj, ale ja spakuję się zaraz i lecę tam, właśnie. No może bardziej tam. Będzie super. Do zobaczenia. Hej.